8 grudnia w Wydziale Transportu Wewnętrznego Huty Katowice, w Wydziale T42, odbyły się wybory do Solidarności. Wybory, które okazały się potem kontrowersyjne. Były tutaj zastrzeżenia co do samego sposobu przeprowadzenia wyborów i co do ich wyników. Pan Władysław Rosicki, siedzący tu obok mnie, wybrany został przewodniczącym Komisji Wydziałowej i automatycznie kandydował do Komisji Zakładowej. Stało się tak, że w krótkim czasie, właściwie od razu, zrezygnował ze swojej funkcji przewodniczącego, ustępując na rzecz drugiego na liście, Andrzeja Rospuchowskiego. I wokół tej sprawy było wiele dyskusji i jest wiele, wiele dyskusji. Chcieliśmy tutaj, korzystając z tego, że mamy uczestników zebrania, pana Rosickiego, a także pana Karpierza, był jednym z prowadzących, bo prowadzącym był pan Krzysztof Kuśmierek. Chcieliśmy po prostu sprawę wyjaśnić. Ja tylko nadzorowałem to. Nie prowadziłem zebrania, tylko nadzorowałem nad prawidłowością tych wyborów. Jaki był przebieg samego zebrania? Może panowie krótko przedstawcie. Może ja bym zaczął, bo tu woli wyjaśnienia, to chciałbym już tutaj po zadanym mi pytaniu stwierdzić, znaczy po przedstawieniu całej sytuacji przez pana redaktora powiedzieć jedno, że ja nie zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego wydziałowego, tylko zrezygnowałem z mandatu. Powiedziałem, że chcę pracować w dalszym ciągu na wydziale i to była moja decyzja. A nie zrezygnowałem z przewodniczącego, absolutnie. I nie zrezygnowałem na rzecz Rospuchowskiego, co oświadczam publicznie, tylko zrezygnowałem ze swoich własnych intencji. Ponieważ nie widzę siebie gdzieś wyżej, chciałem zostać i pracować na wydziale. I dlatego taką decyzję podjąłem. Podjąłem ją, można powiedzieć, zaraz po zebraniu. Byłem zresztą zaskoczony tym, że w ogóle taki obrót sprawa przyjęła. No co tutaj bym chciał powiedzieć o samych wyborach. Wybory były przeprowadzone dwa razy. Były przeprowadzone w piątek, z tym, że się nie odbyły ze względu na brak kworum i zostały przełożone na poniedziałek dnia 8.12.80 roku. W piątek powiesiłem na tablicy ogłoszenie. Pan był przewodniczącym komisji zakładowej. Przewodniczącym byłem do tej pory, no i zostałem nim dalej. Powiesiłem ogłoszenie o mającym się odbyć powtórnym zebraniu w poniedziałek o godzinie 14.30